Cześć, przed Wami nowy odcinek, a w nim będą różne prankowe sceny. Zostańcie do końca i zobaczcie je wszystkie. To. No na zakupy sobie przyszedłem. Bo ja zawsze to tyle tych zakupów bierę, zawsze za dużo kupuję, tak zawsze jest odpowiednia ilość. Mam wypłatę tylko taką, że mnie stać na cały koszyk takich zakupów. Takie fajne na te czasy. Pan ma większy trochę. A ja to wolę swój zawsze brać, bo to... Chcesz spróbować? Dobra, się jedzie tak... fajnie jest. Ja zawsze z takim chodzę na zakupy. Nie trzeba to później dźwigać tyle. I zakupy na tydzień zrobione. Małe potrzeby mam. Takie pytanie mam. Bo czy wykąpałeś się w tęczy? Oczywiście. Ładnie, prawda? No mi się podoba. Ej, słuchaj, bo ja chciałbym ci ofiarować moje serce. Dobrze. O, łatwo poszło. Ja Łukasz jestem. Ej, słuchaj, bo ja chciałbym ci ofiarować moje serce. Dziękuję. O. Dziękuję, to bardzo miłe. To będzie początek naszej miłości. No. To ja Łukasz w ogóle jestem. Kasia. Kasia. No to co, to zostaw kontakt do siebie i ja się odezwę i zobaczymy co dalej. Okej. Dobry podróż. Tak sobie chodzisz po galeriach? Postanowiłem, że znajdę kobietę, której mogę ofiarować się. To wpisuj numer. O, dobry, może Państwo doradzą, co takiego najlepszego na biegunkę jest? Węgiel. Węgiel, a jak składy zamknięte? No to w aptece trzeba spytać. A teraz będę jechał cały czas tym samym autobusem, wysiadał na przystanku, gdzie będzie już czekał na mnie samochód i będzie mnie podrzucał na kolejny przystanek. Gdy autobus przyjedzie, to ja już będę na niego czekał i wsiadał. I tak cały czas. Dzień dobry. Do widzenia. Dzień dobry. Do widzenia. Dzień dobry. Do widzenia. O kurna, tyle zakupów. Pani, podczepiamy przyczepę i ja zawiezę to wszystko. O, cześć. Może ty mi podpowiesz. Słuchaj, bo potrzebuję takiej kobiecej porady. No bo jest taka dziewczyna, która mi się bardzo podoba, ale w ogóle nie wiem, jak do niej zagadać. Może mi podpowiesz, patrz, bo ja mam zdjęcie jej. I zobacz, może coś ci powie to. Zobacz, tak wygląda. Taki sposób, żeby ją przekonać do siebie. Mam jej zdjęcie, może ci coś podpowie. Zobacz, ona tak wygląda. Okej. No. Słaby podryw. No to może jakoś na lepszy. Nie nakierujesz. Nie no, w sumie śmieszne to było.
No widzisz, czyli jednak, a podobno, tak. Jeżeli facet potrafi rozśmieszyć kobietę, to więcej nie trzeba. No. No to ja, Łukasz, jestem. Hej. Okej, okay. Jaki ten następny krok? Idę właśnie do kawiarni. O. Może chcesz się przyłączyć. No, ja idę teraz do znajomych. Mhm. Ale możemy się wymienić kontaktami, a później zobaczymy. No dobra, to zostaw kontakt do siebie. 606. Dzień dobry, pan może podpowie, jak to się odnaleźć w tym dzisiejszym świecie? Trzeba mieć go w dupie. Żebym wrócił z puszczy, parę lat byłem i teraz całkiem inny świat tu wygląda, ja nie wiem. A w jakiej puszczy pan? Żyłem 10 lat w Amazonii. Amazonia? No. Ja pierdziele, nigdy nie byłem jeszcze sobie. I pani, bez żadnych technologii, a teraz jest tak, ludzie to z jakimiś cegłami tu przy tym. I tam wszystko, lataliśmy z tymi indianerami, wszystko się żyło tak w naturze. Nie bałeś się przyjacielu? No, pewnie, że się bałem, no kto by się nie bał, jak z jednej strony wąż, z drugiej pirania, wszystko nie wiadomo o, jak. Wielki. Taki, o. Nie wiem, czy to pani powiedzą mi, czy to jakieś takie plagi myszów są. Bo widzę, że ludzie to chodzą, z takie dziury tu mają, co druga, trzecia osoba. A pan się tak naprawdę dziwi? No, no naprawdę, właśnie nie wiem, jak cię w tym świecie jest odnaleźć jest teraz. Jest najgłupsza moda, jaka może być. To no jakaś... z tej sytuacji. No, no, no i co to? Jesteś tu? Ja jestem da! No. Jamboleja! Jamboleja! Kradną. Skóry wielejewane, piędolne. Jeździłem lokomotywę swojej. Wrocław, Gdynia, Toruń, wiesz tam, o, jeździłem jest to. A wiesz, jak ja spiędolałem? I'm counting on the knock, the knock, I'm down a free air. You're racing, another racing, the knock, I'm down a free air. You're a fry. Gitara, perkusja, no to można na flecie grać. No. Proszę spojrzeć tylko. Proszę spojrzeć. No. I właśnie, a mówią, że tam nic nie ma. Jak to możliwe? Jak to wszystko to jest ukrywane przed nami? Wszystko! Płasko! Właśnie. A oni mówią, że Ziemia okrągła jest. No właśnie, to no, ciężko to właśnie, i co to jeszcze? Zobaczyć. Niby, o tu niby są wronki, niby ptaszki, a kto powiedział, że to nie są szpiedzy tak naprawdę i że nas nie oszukują? Przylatują, kontrolują, oni naprawdę? Przebierają się za tych wszystkich, w tych... Ziemia to, panie, płaska jest, bo panie, no pan, zobacz pan. Yeti, słyszała pani? Yeti? Ta, zima, śnieg, teraz można w śniegu zobaczyć czasem takie stopy duże. I u sąsiada na... Gdzie? Na tym też były takie duże. U Zenka Czechowskiego, o takie, proszę panią, większe jak dwie moje te, to no, i coś ładziło i takie szu w nocach. Chodzi istota o wielkich stopach, to dzisiaj nie wiadomo, czy to prawda. Co to właśnie było? No to co, to w tym odcinku byłoby na tyle i do zobaczenia następnym razem. A ja będę twym.